Cześć, witam na kanale Format C w kolejnej części kursu Worda. W dzisiejszym odcinku omówimy narzędzia wyrównywania tekstu oraz narzędzie interlinia. Dzięki narzędziom wyrównywania możemy wyrównać tekst względem krawędzi strony lub jej środka. Jak widać w naszym dokumencie, cały tekst jest wyrównany względem lewej strony. Mamy dostępnych kilka narzędzi wyrównywania. Dostępne są one w karcie Narzędzia główne w grupie Akapit. I tutaj mamy, widać domyślnie zaznaczoną opcję wyrównywania do lewej strony. Możemy również wyśrodkować tekst. Możemy wyrównać go do prawej strony. Zauważcie jedną rzecz, jeżeli wyrównamy tekst do prawej strony i zaczniemy pisać w nowym wierszu, każda kolejna nowa linia również będzie wyrównana do prawej strony. Ta opcja jest cały czas tutaj włączona. Kolejną formą wyrównania jest wyjustowanie. Wyjustowanie polega na tym, że tekst zostaje wyrównany do obu krawędzi dokumentu. Efektem ubocznym takiego wyrównania są często zwiększone odstępy pomiędzy wyrazami. Jest tak dlatego, ponieważ nie da się tak dobrać idealnie ilości słów w wierszu, żeby ten tekst był tak ładnie wyrównany, dlatego te różnice w długości tekstu są wyrównywane na spacjach. Czyli po prostu, jeżeli jest mniej tekstu w wierszu albo są krótsze wyrazy i nie da się tam już dołożyć kolejnego wyrazu, to dodawana jest większa przerwa między wyrazami. Teraz powiemy sobie, czym jest interlinia. Interlinia to nic innego jak odstępy pomiędzy wierszami w akapicie. Aby zmienić te odstępy, wybieramy sobie akapit i zmieniamy wartość interlinii, na przykład na 2. Mamy jeszcze możliwość dodawania odstępów pomiędzy akapitami. To zrobić, wybieramy sobie jakiś fragment tekstu, tutaj usunę entery, wybieram sobie ten akapit i wybieram dodaj odstęp przed akapitem. Jak widać, tutaj odstęp pomiędzy akapitami się trochę zwiększył. Tutaj już mamy jakiś odstęp, więc sobie go usuniemy. Rozwijam i usuń odstęp po akapicie. Odstęp został całkowicie usunięty. Możemy jeszcze wejść w opcję interlinii i tutaj mamy możliwość dokładniejszego konfigurowania odstępów pomiędzy akapitami oraz samej interlinii. Możemy zmniejszyć odstęp przed akapitem, możemy zwiększyć odstęp lub zmniejszyć po akapicie. Tutaj mamy podgląd tego wszystkiego. Możemy sobie również zmienić interlinię samą, na przykład na 1,5 wiersza. I widzimy tutaj na podglądzie, że też nam to zadziała. Żeby to zatwierdzić, klikamy tylko OK. I te zmiany zostały zastosowane do całego naszego akapitu. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć.